A. Witam. Chyba wszystko jest już poustawiane, więc tak. Czekam. O, są dwie osoby oglądające. Wszystko jest dobrze, by the way. Okej, więc ten. Ej, teraz tak zauważam, że to gry zrobione przez Atlus. Atlus? Nie wiem. Tych gości od Shin Megami Tensei. Okej, więc ten. Witam w live z Rocking Cats. Bardzo niedoceniana platformówka na NES-a z 1991, stylizowana na kreskówkę w epoki srebrnej, złotej, nie wiem jak to określić. Powiada ona o tym oto niebieskim kocie, o imieniu Willy, oraz różnych scenariach, w którym wielki pies, zły mafiozo, porywa jego dziewczynę. Gra jest podzielona na 5 poziomów, w tym do... Dzień dobry, bardzo słabo ciebie słychać. To czekaj, może się podgłośnię. Lepiej? Chomik, lepiej? Mój jeden z dwóch oglądających lepiej jest? Moshi Moshi? Kawaii no desu? Ore Sanjo. Ale ta gra jest podzielona na 5 poziomów. W tym mamy dowolny wybór na pierwsze 4, ale piąty jest kanał piąty. Właśnie każdy poziom jest nazwany kanałem z tego powodu, że sekcje są stylizowane na odcinki kreskówek. Kanał 5. Ten kanał jeszcze nie został dodany, nie możesz go jeszcze wybrać. Tak, najpierw trzeba przejść pierwsze 4 poziomy. Ja w takiej sekcji pseudo-treningowej przed streamem ukończyłem sobie 2 z nich, więc zobaczę. Odcinek pierwszy. Downtown Street. Więc to jest nasz protagonista. Jazzowy kot Willy. Jak jest bardzo podstawową postacią jak na platformówki z lat 90. Może skakać. Ale jest też wyposażony w pistolet z taką rozciąganą rękawicą, jak w kreskówkach zwariowanych melodii.
Posiada wiele ruchów, między innymi może schwytać się jakiejś powierzchni, na przykład platformie, tutaj na przykład tego daszka, i się na nich obracać. Będzie to bardzo pożyteczne i też bardzo wkurzające później. Kurczę, brzmisz trochę jak wilk, jak nagrywasz sam po polsku. Dziękuję, to zapewne inspiracja. Willy potrafi się również odbijać na tej rękawicy od powierzchni, jak i też później będzie mogli widzieć, jak odbije się od ściany i tak dalej. I tak, jest to, jak mówię, jest to gra stylizowana bardzo na kreskówkę z lat 60., więc zobaczymy dużo takich przerysowanych psów i gremlinów, innych pierdół. Nie jest to najdłuższa platformówka, ani też najbardziej trudna, więc wybrałem ją tak jako taki pierwszy stream września. O, tutaj na przykład mam taki pseudo... O, to jest kolejny ruch Williego. Jeżeli przytrzymamy guzik ataku, to jego rękawica się rozprostowuje, przez co może chwytać przedmioty do trzymania. Na przykład tą oto puszkę piwa korzennego, która spadła z billboardu. Jest to, jak mówiłem, jest to taki śmieszny gag, który dodaje do kreskówkowości tej gry. Tutaj mamy za to torebki z pieniędzy, to znaczy sakwy, torby z pieniędzmi. Pieniądze pokażę wam, jak będzie działać po skończeniu tego poziomu, z tego powodu, że będą... Odwiedzimy wtedy ten kanał sklep z zakupami, w którym będziemy mogli załatwić sobie różne power-upy. I tutaj jest przykład miejsca, w którym właśnie potrzebujemy naszej zdolności odbijania się, więc... Normalnym skokiem chyba nie moglibyśmy przejść przez tą wyrwę. A tak wygląda, kiedy gra się skończy. Oraz ja. Posiadam... Tak, jakby co... Okej, okay, proszę. To było specjalnie. To taka moja specjalna moc o nazwie... Nie chcę marnować wam czasu, więc będę używał... Nie użyję save state'u, ale będę rewersował time. O, oraz mamy też serduszkę do ładowania nam HP. Atlus Soda. Kumacie mnie, że ta gra jest stawiona przez Atlus. Każdy poziom jest podzielony na kilka takich mniejszych sekcji. Będziemy jeszcze między tym bić się z minibossem oraz pod koniec oczywiście mamy bossa. Na razie jedynymi przeciwnikami w tej planszy są tylko te gremliny oraz psy mafiozo. To co właśnie zebrałem, to dodatkowe życie. O, i mamy naszego pierwszego minibossa. Ten oto kurczaczek. Haj, to ja. Witaj, lisu. I cóż to, nagle nasz kurczak się bardziej zdenerwował, ale o dziwo zmienił się w delikatny fiolet. Ta Generix Fox Fury. Witaj, Generic Fox Fury. I kuźwa. Czemu każda gra na świecie musi mieć poziom z kanałami? Chociaż nie, to jest metro. Ratunku! To jest, kurde. To jest właśnie dziewczyna Williego. I jak widać... A, i każdy poziom ma też taką sekcję autoscrollową. I tutaj dostaliśmy właśnie takiego małego niebieskiego klona. Deskorolkę. By walczyć z jaszczurkami na hulajnogach. W mojej opinii to ta gra robiłaby za bardzo dobrą kreskówkę, tak już posiada ten styl i przyjemnie by się patrzyło na te postacie w jakichś innych tam wydarzeniach. Też tak zastanawiam się, czemu ta gra nie dostała, jak była ta wielka mania na rebootowanie wszystkiego na początku tych lat 10. Wiecie, nowy Mega Man, reboot Rocket Knight Adventures itd. itd. Czemu nie dostaliśmy remake'u Rocking Cats? Atlas nadal istnieje, no wydaje Shin Megami Tensei i tak dalej, więc ja bym to widział jako jakiś taki taka gra tania za kilka dolców. O, i każdy poziom posiada też sekcję wspinania się, pionowego platformingu, więc tutaj właśnie odbijanie się pięścią i te kręciołki są najbardziej przydatne. Na przykład, naprawdę, Willy jest bardzo elastyczną postacią i akrobatyczną, to jest słowo, które szukałem. Naprawdę, trochę mi brakuje, że nie mamy
podobnych postaci w dzisiejszych czasach. Kurde. Nie, 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 nie. Ło. Ponieważ ja chcę tamto życie zdobyć. A tamta rura już by mnie prowadziła do ten. Aż za akrobatyczną. No to się zgodzę. Kontrolowanie Williego to jest jednocześnie ten. Blessing and a curse. Czy jak to się tam mówi? Okej, okay, życie zdobyte. I... plunk. Ale bicior. Au. Nie spodziewałem się tych spadających reflektorów, więc... Dzięki. Nie spodziewałem się tych reflektorów. Ratuj mnie, Willy! Czekaj, idę tak szybko jak mogę. Kompletne przeciwieństwo kastowania, a zgodzę się. Ej, Willy! Nie oddam ci Jill! Za to dam ci coś cięższego! Dawaj, Bulband! Tak, więc to jest nasz pierwszy boss. Bulband. To było specjalnie, by nadać sobie życie. Bulband. Jest to kapela składająca się z tego to Dobermana na wokalu i tych dwóch psów, które grają sobie na górze. Oni są raczej bardziej dekoracją niż częścią bossa. Kurde, nie patrz na czat. Ach, aż wręcz przydałby mi się ktoś do czytania czatu, ale postanowił sobie pójść na grilla. Mam rację, hamster? No, śmieję się, baw się dobrze. Jest pierwszy dzień września, ostatni dzień wakacji, naprawdę. Ja to robię też tak dla osobistej frajdy. Kurde, kocham muzykę tego bossa. Bulband na iTunes i Spotify kiedy? O, i proszę. W sumie to nie poszedłem. Pomóc ci? Czemu nie? Tylko przykro mi, że wakacje się kończą. No mi też. I proszę, w ten sposób Jilly zlatuje na tym odwróconym helikopterku. Dziękuję ci, Willy. Kocham cię. Zrobiłem tylko to, co musiałem. Ej, draniu! Jeszcze cię popadnę! Okej, hamster, no. Dolne ulice, koniec. Więc tak, każda plansza to jest jakiś odcinek. Dobrze, hamster, więc ten... daj mi sekundę. Moshi Moshi. Także wygląda to na fajną grę. No, jest całkiem spoko. Nie będę słyszał muzyki, teraz znam ten ból dobrze. Om, pom, pom. A to jest takie smutne, bo muzyka z tej gry jest taka dobra. Znaczy, to nie jest jakiś tam klasyk. Puszczę sobie ost po prostu. Ja za to muszę teraz ściszyć trochę grę, by słyszeć lepiej ciebie. Okej, okay, więc ten poziom skończony drugi. Czekaj, najpierw miałem wam pokazać po co. Ups. Kurde. Właśnie tak napisałem, bo nie wiem czy to czytałeś. Napisałem, że oszukujesz, jeśli powiesz, że to twoja zdolność. Tak. No to nie jest. To nie jest oszustwo. To jest potęga mojego standu. Może cofać grę wideo. No to tak. Jest fajne, bo wiedzą, że szukujesz, bo to jest twoja zdolność. No i ten, po to zbieramy te wszystkie dolary, by wykorzystywać je na ekranie, na kanale zakupowym. Mamy bombę, bliźniacze kulki, młoto pięść i odrzutowe te, bućki. Bomba to jak atakujemy, rzucę taką pojedynczą bombą, bliźniacze kulki to jak atakujemy, wystrzeliwamy takie dwie kulki. Młoto pięść to jest tak jak normalna pięść, ale bije dwa razy mocniej, a odrzutowe buciki pozwalają spowolnić nasz upadek. I z powodu, że teraz idziemy na poziom o motywie ten latającym, postanawiam wziąć sobie latające buciki. O. Powietrzny as. Więc ten poziom to jest jakaś taka lotnisko. Wręcz kojarzy mi się z tym, z Dastardly Muttley. Oglądałeś kiedykolwiek tą kreskówkę? Tak, tak.
Łap gołębia, łap gołębia. A czekaj, ten. Ekwipunek mamy pod selectem i wybrałem właśnie odrzutowe buciki i trzymając powietrzny as, czyżby to działo się na cornery? Nie, to dzieje się... Akurat ten, później jest wspomniane, że ta gra dzieje się, przynajmniej Willy pochodzi z Nowego Jorku, ponieważ jest początkującym jazzmenem, więc taka ciekawostka. Willy do Smasha kiedy? A w sumie to nie było takie głupie. On ma tyle zdolności, że mógłby naprawdę być ciekawą postacią. No co, ma już jakiś... mógłby spowolniony upadek? Nigdy, no niestety. Atlus już posiada swojego reprezentanta jako Joker, więc... Ej, chłopie, trzeba to zrobić. Hamster, idź rysuj pomysły. I teraz wsiadamy do spowolnionego upadek. Teraz wsiadamy na samolot naszego... Tailsa? Naprawdę, chciałbym widzieć kreskówkę tej gry, gdzie te wszystkie postacie mają wytłumaczenie, o co chodzi z tym. Czy Willy po prostu ma taką armię małych... Serio wygląda to, jak Tails. Niebieski ssak lata na czerwonym samolocie razem z żółtym ssakiem, by wlecieć do wielkiego statku, by pokonać grubego gościa, który robi zło. O matko. O nie, armatki, które strzelają wkurzonymi twarzyczkami. Czekaj. Zapytaj Peach, Daisy, Foxa i Falco, jak im to wyszło. Grubego gościa, który robi zło. To brzmi źle. I mamy naszego pierwszego bossa. Jest to ten... jak się nazywa ten pies? Ten gatunek z tymi uszkami takimi głupimi. Nie wiem. Doberman. Jest. Nie, to nie jest Doberman. To jest... To nie jest Doberman. To są... Beagle, tak. To jest Beagle, który jest lotnikiem. I z tego powodu, że posiada te kłapowate uszka, może nimi latać. I ten, strategia na niego to, że czasami rzuca on zielone kulki, które możemy podnieść, ponieważ te czarne kulki to bomby. Zielone kulki za to są, nie wiem, w mojej opinii wygląda jak wielki groszek. Wiesz, jakbym sobie pomyśleć, to ta gra wyszła wcześniej niż Sonic 2, więc... No, ta gra wyszła w 91, więc... No, w tym samym co z pierwszy Sonic, tak naprawdę, więc... Sega, chcecie coś powiedzieć? Sega? Kurde, ale szkoda, że Willy tak... Wstępny, że wyszedł pod koniec historii NES-a, nie zapamiętał się w żaden taki historyczny sposób. Willy to jest ogólnie śmieszne imię. Wacław. Tak. O, i proszę, to nasz Beagle poszedł. Ej! Wyobraź sobie polską wersję bajki, gdzie by było kod Wacuś i... Nie. To by śmieszne. Chociaż wiesz co, tak teraz myślę, że Willy z Penefidei jest trochę zbyt podobny do Hatcliffa. Możliwe. Wiesz w ogóle, kim był Hatcliff? To była podróba Garfielda. Miał on kreskówkę, to był ten drugi gruby pomarańczowy kot. Nie, wpadłem, no tam były pieniążki. Czekaj, coś jest tutaj po prawej? Nie. Mamy te psy, które są na rakietach i rzucają bumerangami. Czekajcie, muszę wam pokazać boską animację, którą ten Willy odwala, wykona swój jump. O! Po prostu ta postać ma tyle osobowości, kocham go. Jestem ciekawy, czy jest jakieś R34 z Willy. Hamster, idź sprawdź. Jeżeli będziesz musiał się tłumaczyć rodzicom, czemu masz kotka takiego niebieskiego na ekranie, to powiedz, że to dla nauki. Tup, 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 tup. It's called hentai and it's hard. No tak powiem. Dobrze. Nie! Tak, jest. Co?
na równocześnie tej stronie jest... Ile? 7 obrazków. Nie jest źle. Na pewno to jest ten Willy? Ratuj tak, mnie, Willy! Jill ma aż 4 obrazki z tego. Jest! Czekaj, idę tak szybko jak mogę. Ła, 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 ła. To jest twój koniec. Moja potężna maszyna nadchodzi. I to jest pies cosplayujący finowego bossa z Nika CD. Sega musi się jeszcze bardziej tłumaczyć. To był ten. Jak ja byłem młodszy, to myślałem, że on ma, że to jest sama głowa. I to jest to białe, to są kły tego psa. A teraz jak patrzę, to są dźwięki. I on stoi w takim koszyczku. No tak, tak wygląda troszkę jak taka świnka. Ja widzę raczej nie takiego... jak się nazywa ten? Terierka? A, właśnie. A taki pimp to mały był. A właśnie, ponieważ możemy niszczyć te rękawice. I się robią szczypce w jej. Co? Szczypce się robią. Sprawdź, czy są jakieś hentaje tego, wiatra kopsa. Naprawdę jestem... Nie, może... Jestem ciekaw, czy ci wszyscy bossują jakimś imiona, historię. Tak bardzo chciałem zobaczyć. Naprawdę ta gra potrzebuje takiego remake'u. O, o nie! Co znalazłem? Nie wiem, czy to jest. Hamster, coś ty znalazł? Nie wiem. Tak. Co, nie wiem, co... Co, nie wiem. Nie, no też nie mało tego jest, chyba nie ma. No, zapewne. Dobra, wyślę ci drzwi po prostu. Super. Jej, wiatrakopiec umarł. Jill znowu zlatuje na swoim helikopterku. Dziękuję ci, Willy, kocham cię! Wynośmy się stąd. Ty, draniu, jeszcze cię popadnę. Koniec. Okej, okay, teraz kupię sobie młota, ponieważ młot będzie bardzo przydatny, ponieważ zadaje 2 razy więcej obrażeń. I wezmę jeszcze bombowiec na nasz kolejny poziom. Czekaj, jak wyjść z tego menu? A, przecież jest guzik exit. W ogóle ja bardzo szanuję ludzi, którzy nagrywają w sensie jakieś gry, które są praktycznie nieznane, a są bardzo dobre. Odcinek 3. Kraina zabawy. Playland. Zapewne najpierw sobie zmienię na młota, ponieważ młot bije hardo. Na przykład te pandy, które miotają talerzami, normalnie wymagają 2 ciosów, by się ich pozbyć. Tutaj za to są takie psie pyski. A, i młot jeszcze ten, pociski niszczy. To zapomniałem o tej cesze. Te kulki może? Kurde. O, i na przykład... Będę musiał nagrać grę do to special kujoku no jidai, jaki daje Zenin Shugo. Bo jest fajna. Co? Też praktycznie tak się nazywa. To jest długi tytuł. To jakieś anime? Nie, to jest gra NES-a. Czy na Famicoma bardziej, czy w ogóle w angielska wersja. A czy może było jakieś tłumaczenie? Jak się w ogóle by taki tytuł tłumaczył? Tu mam kłopot, ponieważ nie umiem tutaj wskoczyć i muszę zawsze damage boostować od tej pandy. Ale mi się przypomina, jak się zdobywa tego. Może spróbuję z lotkami. Jak się zdobywa hertanka u Wilgitora. O! I wrócę do młota. I może teraz pokażę całym 4 widzom bombę. Tak, to jest po prostu... No nie, zrzucam bombami na pandy, symbol Chin. O nie. A to nie jest Japonia mimo wszystko. Albo Wietnam. A, też racja. Nie. Okej. Okay. O. I tu jest właśnie ten. Słabość młota jest to, że nie może robić kręciołków.
czemu, Paweł, czemu zrobiłem? Czemu zrobiłem? I teraz mamy sekcję z tym strasznym domem. Uuu. Straszny dom wygląda jak cmentarz. Bo jest straszny i są duchy i wiedźmy. Ale nagle w środku są chmury i jest ciemno. Drzewa rosną. Bo to jest taki super straszny dom. Właśnie o to chodzi. Twój mózg tego nie kuma. I nasz kolejny miniboss to jest głowa Dobermana. Jest w cholerę łatwy. Potem rozpada się na takie cztery... Ale to nie jest byle jaka głowa, to jest głowa duch. Bo to jest straszna głowa. Jest łatwy, dostaje obrażenia. To, że dostaje obrażenie, nie oznacza, że nie jest łatwy. No patrz, chłopie, żero strategii. Już przy kurczaczku miałem więcej kłopotów. I nie żyje. I teraz mam sekcję w jakimś takim, nie wiem, domie kart. Dom iluzji, nie wiem. Może jakiś. A nie. W sumie to jakby iluzje miałyby być. Na pewno. Ale karty się kojarzą z iluzjami i magią. I standami. To jest mój stand. Kierkaro. Ale w sumie podoba mi się stand, który wycofał czas w grach wideo. To jest w sumie dobry pomysł, szczerze. To byłby zapewne stand jakiegoś stulejarza. Tak. Szybko! Stulejokun! Uratuj nas! Ale mój stan umie tylko cofać czas! No i to jest przydatne właśnie! No okej! Okay. Nagle jakiś dzieciak obok gra w Mario i... Siedzą nad Mario kilka dni, żeby kończyć grę. I nagle co do samego początku. Stulejokun! Coś ty zrobił! Użyłem swojego stana! Nie, bo mogę teraz napisać jakąś parodię JoJo czy coś takiego. Znaczy JoJo i tak jest samo w sobie parodią, ale w pewnym sensie. Ale mimo wszystko. A raczej taki spin-off to by był. Gdzie mamy jakieś głupie postacie ze standami. Masz na myśli Part 4, ha 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 ha. Śmieję się, Part 4 to jest mój ulubiona część. Nie wiem, ja to dopiero będę oglądał czwarty odcinek trzeciego partu, lol. Daj mi forca. Ty w wiewiórze z dzwoneczkiem. Obejrzyj ty lepiej szybciej ten part 3, ponieważ chcę z tą streamować 7 w stand user. To jest bardzo fajne, tak? Z tego co wiem. No, to jest całkiem dobre RPG, które jest fangamem z JoJo. Nie mam grafikę z Pokemonów. Nie stuprocentowo. Nie, tak nie tylko z Pokemonów, no. Włącza mi jakaś powojska muzyka z Ostu. Spoiler, to jest czwarty świat. Znaczy okay. Odcinek. No na razie jest jakieś takie... Co? Ale fajnie wygląda sobie ten siódmy użytkownik standu. No, gramy jako nasze własne JoJo OC, mamy własnego standa. A samemu się wymyśla, czy... Nie, spoiler, Speedwagon na początku wchodzi do naszego snu i mówi: o, witaj chłopcze, chyba ja cię skądś rozpoznaję. Witaj o. W świecie standomodów. Witaj w świecie standomodów. Ale ten, no i zadaje ci trochę pytań psychologicznych i potem mówi: o, zupełnie twój stan będzie wyglądać tak. I tak wygląda, wow.
No, no trochę, wiesz, standy nie są na przykład tylko do bicia. Na przykład jest, jak masz, jeżeli jest taki stand, który pozwala łatwiej sprzedać itemy, no to na przykład obniża ci ceny w niektórych sklepach. Albo jak jest stand, który wytwarza przedmioty, to... Teraz nie mogę powiedzieć, ponieważ to spoiler, ale... Powoduje, że na przykład zdobywasz więcej tur w czasie jednej walki, ponieważ jest pod wodą. Rozumiem. I wytwarza butelkę, ten, pojemnik z tlenem. Ciekawe. No? Podoba mi się to, że są ładne ilustracje, prawda, system walki. Takie ładne. System walki jest w ogóle taki mądry, ponieważ jest rozłożony na cztery ten odległości. I na przykład niektóre standy dobrze działają tylko jak twój przeciwnik jest najdalej od ciebie, a niektóre działają tylko jak jest ci blisko. Ratuj mnie, Willy! Poczekaj, już idę tak szybko jak mogę. Oho, oho, pora na trochę więcej zabawy. Clown Dog, pora na pokaz! Klap, 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 klap. I tak, Clown Dog jest chyba jednym z najłatwiejszych bossów w grze. Mówię, kiedy dostaję obrażenie, no ale... Kiedy on bije w tą wielką maskę, stoisz w kącie i przeskakujesz nawet co drugim. I jak wyskakuje, to robi... I czekasz, aż przestanie. A potem napierdalasz go. Od czasu do czasu rzuci jakimś tam czakramem, ale... Tych standów jest aż 18. No. Teraz umarłem specjalnie, by naładować sobie życie. Ale mają jakieś one te ilustracje? Czy... No, mają. Posiadają własne sprite'y i tak dalej. Nie, to ja chcę zobaczyć. A oczywiście muzyczne standy. A jakie inne standy mają być? Trochę część trzecia zużyła wszystkie karty Tarota. Kurde, czemu jak grałem próbnie, to nie miałem z tym bossem żadnych kłopotów? Muzyka bossa z tej gry też zwana. Dun, 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 dun. Dun. Największym bólem dupy w tej walce jest to, że ta maska psa nadal może cię uderzyć, nawet jeżeli Clown Dog w niej nie siedzi. A właśnie, bo młot może niszczyć tego czakramy. Clown Dog, stałeś się właśnie bezużyteczny. Jesteś najgorszym członkiem. A widzisz, ta maska nadal może cię uderzyć, nawet jeżeli... O! Przewróciłem mikrofon, przepraszam, wszystkich tych czterech oglądających. W ogóle chciałem się nauczyć grać na gitarze, ale mam gitarę w LOL. Znaczy, nie chcę klasycznej sztampi, nie wiem, czy klasycznej, klasycznej wątki. Naucz się grać na ukulele. Nieważne jak na tym grasz, to zawsze tak uroczo plumka. Ja bym chciał wiedzieć, czy się grać żun, żun, żun na elektrycznej i brzmieć cool. I proszę, Clown Dog zostaje znokautowany. Dziękuję ci, Willy, kocham cię! O, nie mów tak. No tak. O, nie mów tak, bo jeszcze się zarumienię. Ty, draniu, jeszcze cię popadnę. Playland, koniec. O, czekaj. Nie... To mnie trochę wkurza, że nie możemy ponownie wchodzić do poziomu, ale... Westernowa przygoda. O, już wiem, co mnie czeka.
moich próbnych przejściach był pierwszy poziom, jaki wybrałem. To jest ta muzyczka? No to, gdzie jest to takie desperate, takie tururu. Jakby to była... Co jest... tak? Tururu. Jakby to była ten, meksykańska standoff. Nasze jedyne przeciwnicy tutaj to są te psy, które kryją się pod kapeluszami i jaszczurki znowu. Znaczy to może są psy, ale ja nie widziałem żadnego fioletowego psa, więc... Jakieś gobliny? I patrzcie, to miasto nazywa się Atlus Town, ponieważ tę grę wydało Atlus. A, nasi nowi wrogowie. Psy... Co to za kulka? Jak po raz pierwszy tej grę, to nie pamiętam tej kulki. Kurde. O, i tutaj się właśnie przydaje bomba. I przyniosę, że zapomniałem kupić sobie kulkę. Bliźniaczem. Zobacz, że te psy najczęściej chowają się właśnie tak, a bomba, o, i mamy naszego kolejnego minibossa. Jest to pies Indianin. On cały czas będzie siedział na tym totemie. I wykonywał taniec deszczu, by nas spychać w stronę przepaści. To, czego powinniśmy się bać, to ci jego dwaj poplecznicy, którzy też chyba są psami, ale wyglądają naprawdę raczej jak jaszczurki jakieś. Buga, to wszystko to jest ten... reptyliańska propaganda. Czy wiesz, że się walki z minibossem dochodzi teraz takie... O, to wiem, która to jest muzyczka, to jest takie... Nie, ja nie umiem nucić. Zanuć motyw Woodmana. Czekaj. Muszę sobie puścić, żeby mieć podkład. Ty już będziesz żarł. Ty zawsze na streamach śresz. O, i proszę, pokonani. Zniknęli, jakbyśmy dali im kocyki z bakteriami. Co to? Ja jak po raz pierwszy w tym graniu, to nie pamiętam tej kulki. Czy poziomy zmieniają się razem z poziomami trudności? Nie wiem. Możliwe. To by na pewno byłoby interesujące. A, zapomniałem o tym Indianie. Teraz jest inna piosenka, bo jesteśmy w jaskini. Naprawdę, ale to jest epic move. Tak się snajpowało w latach 90. Z korkociąga spadasz na wroga i pięścią w dół. Wyobraź sobie, jakby kiedyś był internet i mieliby z tego te... Mem? Te LG edity? Skillshoty. Czekaj, tu mogę chyba lotek użyć, by zrobić wielki skrój całej tej sekcji. Mam już takie czapki MG, jak on mnie atakuje w różne dziwne corby. Mam już przedłużenie. I nagle sekcja ten z kolejką, zanim chyba Donkey Kong to nawet zrobiło. Nie. Przypomniało mi się Donkey Kong Country, jak grałem. No właśnie, chyba to wyszło przed Donkey Kongiem. Nie, Forza no. Iron. O matko, to nie widziałem tego eventu.
na czatka przed twój koleżka. Urys sędzio. Hi Ryan. I'm just simply playing some Rocking Cats. Tak, to mój przyjaciel Ryan, recenzuje zabawki. Bardzo miły gość. Każdy ma go teraz zasubskrybować tu i teraz. Dobrze. O cholera, wpadłem w rybę. Hello. Hi. Wo! Epic skills. Jak w Mega Man X. Oj, mamy nowego przeciwnika, takie marynarskie bulldogi. Jakby co, Michał? Znaczy hamster, fuck. Hi. Orysan. Jak to musiałoby brzmieć dla niego po angielsku, jak po prostu mówisz tak znikąd. Ratuj mnie, Willy! W sensie, czekaj, jakby, przychodzę tak szybko, jak mogę. Aha, jestem dumny, że tu przybyłeś. Możesz pojechać z moim zwierzątkiem, dużym orełkiem. No, w każdym razie chciałem powiedzieć tylko szybko, że właśnie jak musiał do niego wrzeć, by tak bez powodu powiedzieć hamster fa po prostu. I... Jakby co, to Orysanjo oznacza po japońsku przybyłem i jest to główne powiedzonko postaci z Kamen Rider Deno o imieniu Motaros. Rozumiem. Tak, taka ciekawostka. Mango zjebna. Toku zjebna. Ale się trudno bije tego ptaka. XD, siusiak. Przepraszam, czy ten obrazek przedstawia ten sperma, siusiak i 69? Wiesz, jest to, że nie możesz tego ani razu uniknąć, czy cicho. Dało. Opa. Już uniknięte. O, drugi raz leć. O, dobrze. Jaki byłby Final Smash Williego? Nie wiem. Może przywołałby tego swojego klona na samolocie? Tak. This game is ridiculous. It's like a lost free Sonic the Hedgehog but with weapons. Yeah. Well, there was a section. Well, this game came like the same year that Sonic the Hedgehog, and it already had like a. Oh, Wonder Woman's Mega Man 1! Punched! Okay. Spinning with his punch. Or a yo-yo, technically. Co to? Okay, więc ten. Gra się zbubała, zabiłem orełka na tej samej klatce, jak straciłem życie. I teraz gra myśli, że... Czy teraz wytworzyłem jakiś ten inny wymiar? Spokojnie, ten... Spokojnie, starczy, że ten, użyję teraz mojego standu. Czekaj, hamster, jak się nazywa mój stand? Ten. Disco Polo. Widzisz to? Tak, widzę. Przez chwilę ten ekran się zjawia tam na górze ekranu. Son of a glitch! No zgodzę się. Sorry, Jill! Świat się zbubał i nie mogę cię uratować jeszcze. Okej, gotowe. But yeah, going back, Ryan, there was a lot... The second level of this game, you're like... Dziękuję, Willy! Kocham cię! Wracajmy do Nowego Jorku. Ty draniu, jeszcze cię dopadnę. There is a level where you go, where you like fly on a jet plane with a yellow clone of Willy. Yeah. Okej, okay, pora teraz na kupienie kulek, jakby co. A jeszcze ten! Są bonusowe levele. Pokażę wam je teraz, mamy... Ruletkę. Trzeba zacząć uzależnienie od tego, od... Piątka, $25. This game is strange. Yeah, it was developed by Atlas in 1991. Tak, trzeba zacząć uzależnienie od tego, hazardu młodo. Już mam pomysł na Final Smash do tej stacji.
Wyobraź sobie, że bierze postać tak nie ukręci i później wala gdzieś w czest. The same people who made Shin Megami Tensei Persona. Yeah, this is like what looks like something I played if I had a compatible console. It's on NES, like I'm playing on an emulator. I mean, it's a, yeah, Nintendo, it's an S. I bought it especially for the stream. What? Yeah. Okej, okay, tutaj za to mamy koszykówkę, gdzie musimy sami się wrzucić. O, o! $50, jeść. Gdzie musimy się sami wrzucić do kosza. Ponieważ jestem śmieciem. Żartuję, tak naprawdę kocham siebie i was wszystkich. Jej. Oraz mamy jeszcze rzut rurką. A, kulką w rurkę. Musimy czekać tu i... Ta gra chyba... Wszystkie rury, zacznie grać w Mario jak rury z Mario. Cicho, na NES-ie wszystkie rury będą wyglądać jak rury z Mario. Prawda. I to jest chyba moja ulubiona minigierka. Na cholera. Maybe Willy is Morgana's father. Who is Morgana? Is this a Megami Tensei reference? I don't know, I only played like the fourth one on 3DS. Okej, okay, i ostatni poziom. Kocham Nowy Jork! I nie powinni robić tego komiksu, jakieś, co był Mega Man od Archie Comics, Mega Man z Soniciem. Powinni zrobić tego, Williego z Soniciem. Już lepsze. No. Radio. Atlas. Jazz. Hej, sorry za spóźnienie. Witaj, Adam. It's a Persona reference! New York more like New Dangers. O, a i tak, właśnie, ma nowych przeciwników. Są to ci... są to te psy, które udają Michaela Jacksona. Tak trochę dziwnie, że ta gra została stworzona przez Japończyków, ponieważ posiada taki amerykański feel. Jak mówiłem, kojarzy... O, to jest takie... Możemy ten strzelać z tych... The true rocking cats was the friends we made along the way. Morgana is the cat from the most recent... Oh yeah, yeah, I remember her. I don't know. Double kill! Double kill! O, i ma... Ten poziom to jest taki jedna wielki ten. To jest chyba najdłuższy poziom, to jest taka kompilacja wszystkiego, co było w grze wcześniej. Na przykład powracają te psy, które strzelają z gangsterzy, powracają panie z okienek, które rzucają kwiatkami. Psy gangsterzy wyglądają... Co to? Ten. Co to za... Co, nie! Czy to jest sekcja, gdzie muszę się śpieszyć, ponieważ... O, o! I widzisz, mamy też kameleony, więc mam uczucie, że ten, wielki bulldog, ponieważ tak się nazywa chyba główny złotej gry, też pracuje z jaszczurkami. Ale te psy gangsterzy, które z tym testerem z czytosów, widzisz, nagle pojawia się ta głowa, która chce mnie zjeść. Ale niż od ciebie, jak mogłam się zjeść? Nie wiem. Magia war. War magic. No. By the way, Ryan, whether I'm like making the game go back, it's my stand power. O, o, widzisz właśnie? To zrobiłem specjalnie, by nawet żyć. God, imagine a gashad of this game. Michał, gashad to są te pierdole, które używane są w Kamen Rider X-ray do transformacji. I it would look cool, actually. It would be like the repaint of the Midnight Safari one. Just instead of sabers, it's a giant cartoony fist. Ale tak, jak widzisz, ma... Cały ten poziom to, jak mówiłem wcześniej, jest to wielki remake wszystkiego, co widzieliśmy wczoraj. I mamy powrót pierwszego bossa. Bulband!
Przynajmniej nie musimy się bić z minibossami. Chyba, nie jestem tego pewny. Wyskoczył dupek znikąd, jak Filip z konopi. Także chyba nagram tu grę na NES-a za jakiś czas, o którym mówiłem. I... Tylko, że tam jest tryb nabył graczy, ale nie mam przyjaciół, więc to gram z komputerem. No. A o czym jest to gra w ogóle? Imagine a Kamen Rider X-Aid remake with famous Let's Play YouTubers. Hello, gamer! It's me, PewDiePie Rider! Ale... O czym jest ta gra? To jest gra... To jest beat'em up. O, nowej piszczelnicy. Szczury, które rzucają myszkami. A, i to jest właśnie ta bliźniacza kulka. Jest to taki pocisk. Jest to trochę bezużyteczna broń. Czyli oni noszą te prochowce i się pod nimi kryją. Fuj. PewDiePider. Ej, ale wyobraź sobie... O nie. What's a gamer? Mucha gamer. It's a me. Legend gamer. Chuga Conroy. Łamane na Virgiliusz. A, zapomniałem, jestem kotem. Więc ten, Zawardo. Jak się tam dostać? Ej, ale ten, jak na 5 poziomów, to ta gra jest całkiem ten. Ma całkiem spory ten. No jest bardzo rozbudowana. Jak na 5 poziomów, to każdy daje nam coś innego. Nawet ten poziom, który jest już i tak składakiem wszystkiego, co było kiedyś. No, nowe sekcje. O, i powraca głowa Dobermana. Czekaj, to mogę bić jeszcze te małe pieski? Czy to zadaje mu finał obrażenia? Kurde, tak bardzo chciałbym remake tej gry. Is this the ghost of Mr. Peanut Butter? Nah, it's Mr. Peabody rather. Or some random Doberman head. Kurde, gdy teraz pan koń widział ten Bojack the Horseman reference, to może by mu się spodobało. Czekaj, tu się zmieni na... Z tego co tam ten... Te budki są zmienione, ponieważ ta gra dostała fanowskie tłumaczenie polskie. I są zmienione na ten, na latajki. Mogli nazwać serio kota Wacek. Wacuś. Dobrze. It's Wacek and the Pussy. Nie, właśnie teraz zrozumiałem, że to jest dziwne. Co jest dziwne? Willy, jesteś bardzo wytrzymały, ale nie wypuszczę Jill. I mamy zemstę orełka. Who are you gonna call? Willy! Nienawidzę tego bossa. Orełek jest chyba ten najtrudniejszy w mojej opinii. Co to jest? Wcześniej mogłem ten po prostu przekłócać pod tym atakiem i teraz coś nie działa. Teraz nie da. Miejmy nadzieję, że tym razem przynajmniej nie spotka nas błąd rodem z jedynki. Właśnie, jak tak gadamy o kotach i grach, czy słyszałeś o takiej grze o nazwie Sox the Cat Rocks Hollywood? Nie. To miało być gra o kocie prezydenta Nixona. No, istnieje jeden głównie źli to mieli być jacyś tam celebryci i politycy. I właśnie ten kot musiał chyba uratować jakieś tam sekretne plany rządu. Istnieje jeden prototyp tej gry, który posiada gość i wypuścił takie chujowo specjalnie nagrane wideo na YouTube'a, żeby właśnie utrzymać unikatowość. To jest... Wyobraź sobie, gdyby w dzisiejszych czasach wyszła taka gra.
A czekaj, przecież Trump nie ma żadnych zwierząt, więc... I witamy z powrotem w Clownolandii. Z szczurami chyba na pogo. Well, Trump ma żonę. Melania the Human rocks. Melania the Human rocks the politics. I patrz, znowu jest ta głowa, tylko że tym razem idzie od góry do dołu. To jest creepy. A mam uczucie, że ta sekcja jest wzięta jeden do jednego z poziomu. I mamy powrót kolejnego bossa. Koptero psa. Psopter. Ten. Biliśmy się już z Bulbandem. Teraz jest Psopter. O nie, mgiełki wody. Dr. Pagman. We even joked that he looks like final boss of Sonic CD. Kurde bele. I'm Dr. Pagman. I'm not the Pagman. Don't make... Zagrasz kiedyś w Kobi albo Bionicle? Kobi? Kobi? Kobi miało jakieś gry? W Bionicle grałem przecież, jeszcze na D-Live'ie. Robiłem streama z Mnog. I gotta hand it to him, that's an interesting machine. Ah, hamster, banuj go. Banuj go. Ban him for the puns. Ban him. It's illegal, only I can make puns. Nie mogę, to nie robi. Tak, jeden z shooter z trzeciej osoby, zajmowany baza budowa broni i maszyny walki na twardej mapie. Jeżeli kiedykolwiek mi załatwisz tę grę, to w nią zagram. Mam wyśleć linka do pirata pewnie. No. Bo powiedz mi, kto posiada płytkę do gry o nie. To nie jest dobra, to nie jest Gucci strategia niszczenia wszystkiego rękawic, ponieważ wtedy zaczyna to robić ataki pikowania, które są trudniejsze do uniknięcia. Hamster, don't do it, otherwise I will force you to unhand the ban hammer. Don't you mean the ban hammer? No, the pan, the pan hammer. Haha. It's a mystical weapon. Ej, ej, ale to jest pomysł na jakiegoś broń z RPGa, the pan hammer. Pomyliłeś się, bo on napisał ban hamster. Oh, yeah, 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 okay, okay. Yeah. I get it. Yeah. Wiesz co, chyba te ataki pikowania są twierdze. It's a funny weapon. It's as sharp as the comedy. O, no i przeciwnicy jakieś psogniatarki z Mega Mana 2. O, patrz jaki był Epic Gamer Move teraz. Wow. Oj, mamy powrót tego, Kapitana Bigla. I tym razem bez bycia na samolocie jest o wiele łatwiejszy. Wiesz, mogę po prostu mu się wpakować w mordę i dawać go młotem. Jak z Warhammer 4000. To comedy so sharp, it leaves no stray hairs when you shave. Kurde, zapomniałem, że on robi ten głupi atak pikowania. Jest nie wiem, czy w instrukcji do tej gry wszyscy ci przeciwnicy dostają imiona czy coś, ponieważ najczęściej w tamtych czasach robią... Błąd rodem z jedynki, znowu! Pico Pico. No tak się nazywa młotek Amy w Słoniku. Jak się zdobywa to życie? Dobrze, że się nazywał Pipi Pupu. Ej, chyba zdobyłeś to życie, tak w sumie. No, zdobyłem. W tej sekcji muszę użyć... Definitely funnier than I am. If the mighty Shenron or the blue animated incarnation of Robin Williams gave me a chance, I wish to be the funniest man on the internet. Okej.
Well, for me, you're already pretty clever. Ale tak, w tej sekcji gry... Ta gra jest taka kreatywna, ponieważ cały czas jest tutaj coś nowego. Tutaj musimy ten, świeczki trzymać. Fuck. To chyba mam przejebane. Czekaj. Zawardo! Czekaj, to jest odwrócone, chociaż to jest przeciwieństwo. Kurde, nie wiem jak to nazwać. Hamster, wymyśl mi standa. Czyli co cofało czas? King Crimson tak usuwa czas. Musisz mi wymyślić kompletnie nowego standa, chłopie. Nie wiem o co. Nie wiem jak działa w sumie. Wiem, że ten stand Kiry to jednak to robi boom i tyle. Ale Opeń coś pokazywał z czasem i nie wiem o co chodzi w sumie. Nowym pewnie. No dowiesz się, dowiesz. Bo jest. Let the voice of love take you higher. O nie, to znowu clown dog. Of course, that would probably end with me dying in laughter at my own joke would be more disappointing than Clinton family watching The Phantom Menace at BlizzCon. What are you watching BlizzCon for? Hey. Phantom Menace is actually funny. I like Phantom Menace. O, wiem co będę streamował następnie. Lego Gwiezdne Wojny. Co to jest dobra gra. Zajebista gra, chłopie. Ja się nie mogę doczekać, jak będzie ten Rise of the Skywalkers, ponieważ to będzie kombinacja wszystkich 9 części. I znowu postacie ten, mamy rotają, a nie mówią. Jak Batman 2 dodało dialogi, to nie grałem już więcej. Yes, but everyone was disappointed by it. Gin! Akurat mam Batmana 2 na płycie. Co? No, znaczy Batman na 2 Lego. Nowe Star Warsy są średnie. Filmy czy gry? Ponieważ gry... Najnowsza gra to była Battlefront 2 i Battlefront 2 się. Battlefront 2 Classics, though. O, to też stream na pewno trochę deathmatchów z tego. Jako dzieciak grałem głównie w wersję na PSP. I tak dużo zalałem w to, nawet nie widzę, czy było fabuło. Łahahaha. Dum. W ogóle pamiętam, że była gra na podstawie... Na podstawie? Zemsty cheatów. No była. Była gra na podstawie... Każdy Gwiezdny Wojny na gość była w co gra. Chyba ten, no Wojny... Tak, Gwiezdne Wojny 2, Wojny Klonów. Dostaję dobrą bijetykę na Game Boya. Tak, by the way. W DS-ie była ona też na Game Boyu Advance, ale na DS-ie miała online... Sorry, it's a clown, I had to make a reference. Ah, he made a reference to it, the Tim Curry clown. Waha! Hamster, did you ever watch it? The 90s one? No. Good, you're not missing anything cool. Ale ten, co oglądałeś? Co mówiłeś? Nie. I znowu miałbym glitcha rodem z jedynki. To nie to proszę wygląda jakieś takie Batmany. Meanwhile, in a world where I don't burst myself by ripping off better material. Właśnie ten. Tak, nie można używać latajek, ponieważ tak od dzisiaj nazywam te latające buty, bo sobie przypomniałem nagle. Jeżeli nadal się kręcisz i trzeba się zatrzymać tą pięścią, to jest taka dziwna mechanika. Sorry, Batman, nie trafisz mnie?
To już twój koniec dla ciebie, Willy. Poznaj mojego strażnika, pana Konga. Habba baba. Monkey. Monkey. Czekaj. Pamiętam, że chyba można chwytać te banany. I to w jakiś sposób... Co? Biona karmić. No tak. Tak, jak on je, to jest odwrócona uwaga i można go trochę pobić. Wyobraź sobie coś takiego, że nakarmisz go tymi bananami i nagle przeciwstawia się temu szefowi i wygrywasz grę. Wow. Pacifist ending po prostu. I teraz naprawdę chcę zobaczyć tę grę przerobioną w HD. Z tą, jak Double Dragon Neo może coś w tym stylu, wiesz, tak animacje, jak on ciamka te banany i tak. O, i zauważyłem, że ten. Pamiętałem, że on czymś rzuca, po tej animacji jakieś tak ręce rozkłada, ale nie pamiętam czym. Myślałem, że bomby jakieś, ale nie. Miota kolczaste kulki. Czekaj, jest coś. Poor Monkey Man. DK w garniturze. To nie jest DK, to jest Pan Kong. Spider Willy, Spider Willy. Not to be confused with Diamond Bolt Billy. God, here comes Spider Willy. Ah! Spider Willy, Spider Willy. Not to be confused with Diamond Bolt Billy. Wise gangsters that are really evil and fucking massive eagle. Look out, here comes Spider Willy. His balls get punched. No? Punches a gorilla in its dick, trying to find out what makes him tick. Dzięki, Ryan. Thank you, Ryan. Really cool. Banany mogą mnie zranić? Ooo, banana. I sobie poszedł. Cock and ball torture? I'm about to head out. Ciesz się, że ten, nie używam młota na nim. You're welcome, that's probably the funniest thing I've ever written. Well, you are a writer about a story, not a comedy. Oops! Patrz, jaki epic gamer move. O kurde. Nie ten, to nie jest epic. Okej, okay, this is epic. Cytując Bena. Naucz się grać na pamięć i zrób speedruna. Okej. Okay. Ratuj mnie, Willy! Już ci mówiłem to jakieś 6 razy, już idę. Willy, to teraz pora, żebym ja z tobą zawalczył. Chodź! I sam Big Bulldog zjawia się na tym swoim latającym... No, tak teraz miesiąc ma podobny ten i chyba muszę użyć tutaj latajek. Mam podobny ten taki odwrócony helikopterek. O nie, Tails Sepp z Mario. Co? O nie, Tails Sepp z Mario. Mam też cegły. No widzę. I... He has guns! Ma... I item number one. No, Wirk też żartował, że ten odwrócony helikopterek to jest właśnie przedmiot pierwszy. Z mgmn. Wirk też to grał? No tak, dzięki niemu zapewne wszyscy wiedzą, że ta gra nadal istnieje. I think there's snowballs. No, there are silver bullets. Because, you know, he's a gangster. He has gang things, like guns. Gangs. Gang gangs. Gang guns? Yeah. Oh.
Willy the Werewolf. Gang guns. No. Gang guns, as in guns that are used by gangsters. Give me a second. Werewolves are nice. Shut up, furry. I will be down for getting smashed by a wolf lady. If there is any, call me, by the way. Kuźwa, 7 oglądających mój rekord chyba. No i wow. Masz więcej oglądających niż ja na Chronotrigger, że jesteś dumny. I to jak? Okej, teraz jak to zrobić, bo się umieścili nade mną? Nie wiem, zaszady już chyba. O, dałem radę, chłopie. Z moim stando mogę zrobić wszystko. No, w streamie rysuję postać z tym standem. Czyli definitely. Nie wiem. Definitely glad you weren't defending to the gun guns from Star Wars. Z twoim stando chyba husbando. No, that would be gay. A, bo te bomby wybuchają. A może kulki na niego zadziałają? Nie problem, że to i tak jest gay. Prawda? Muszę się teraz skupić na gamingu. Jest teraz epic gamer moment. Naprawdę, chłopie, w jakiejś ładniejszej grafice. Ja tak bardzo chcę remake tej gry. Na przykład autorstwo Way Forward. Hamster, widzisz to? Widziałbyś taki remake? Tak, widziałbym. Ale oni Way Forward jeszcze robi coś? Robi to, nie? No, teraz wydają nową Shantae. No, Legenda Siedmiu Syren, czy jak się to nazywa? Tak, Adam Kowalski, powiedziałem Syren. Wiem, że tego nie skomentowałeś, ale jak tylko to usłyszałeś, to już to poczułem to. Poczułem, że usłyszałeś ten tekst. Legenda Siedmiu Syren. Właśnie, Hamster, kiedy zagrasz w jakieś Shantae? Nie wiem, nigdy jakby nie grałem, nie interesowałem się tym uniwersum. Ładne dziewczyny w nim są. Wiem. That's the point. O, jest! I widzimy, jak wylatuje. Pong. O. Ciężko. Tak właśnie zginął Cars. Munchies. I teraz wyobraź sobie taką animację w HD. Someone wanna play some shooting stars over that cutscene? You can edit that. O, i widzimy teraz, jak nasze kotki się kochają. Stoją tu całą noc, patrząc się w twarz. Willy and Pussy Time. Long. Ona się nazywa Chill. Tego, ale wysłałeś te obrazki te na potrzeby nauki? Właśnie. O, i całują się. Kurde, wątpliwość. Gwiazdka jakaś spada. Czekaj, a nie był jeszcze jakiś bonusowy poziom? Tak. Koniec. Więc tak, to było Rocky Cats, bardzo niedoceniony platformer z 91. Willy w Smash kiedy? Willy in Smash when? Remake też by się przydał. Okej, okay. Rocky Cats Staff. Atlas, Planner, Hakubota. Stop ear raping me.
specjalnie dla ciebie. Kubota, Satoch. Satoch. Yeah. Tagaki. Mako. The fire department just showed up at my college. Oh, fuck. Yokoma, Kaneko, Yamaga, Giso. Probably because my stream is so lit. Mr. Yamoto, Mr. Hunt. Iwata, Doku 68. Dobra, czas na... Ito, Matsuma, Naoto. Tsuyoshi, Saito, Tsukamoto, Silver, you try too hard. That's what I do. Atlas 1991. Właśnie, Hamster, jeśli chcesz skleić z tych obrazków dla potrzeby nauki jakiegoś ten miniaturkę do tego wideo, to możesz. No. Na pewno ktoś na to kliknie. Właśnie ci wysłałem jedną i to jest... O, o, o! Willy, zawalczmy jeszcze jedną rundę. Biorę twoje pieniądze i przedmioty. Właśnie. Pamiętałem, że coś jeszcze jest. Wyobraź sobie, że... Co? Pokradł cię. No. Nie. Wyobraź sobie, że jesteś jakiś mały gówniarz, wyłączasz już swojego NES-a, aż nagle kolega do ciebie pisze: chłopie, 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 potem jeszcze jest sekretny poziom! I tak, fuck, i przechodzisz całą grę od nowa. Znaczy, ta gra ma hasła, ale... Hasła dostajesz chyba, jeżeli zgame-overujesz. Oh my goodness, he could be Morgana's father. Maybe? Well, I don't... No. Zawardo. I'm just waiting for them to come out of one of those pipes. Nah, they aren't green and there aren't continue pipes, so nah. Like, this game takes place in like the 90s. So... Wait. Kiedy ten jazz się rozpromował w Ameryce? Ta gra chyba gdzieś tak w latach 60. bazując się na tych wszystkich gangsterach i tak dalej. Możliwe. To nie są tacy gangsterzy, tacy z lat 90. raczej. No to są tacy w stylu a la Capone z lat 60. No. Coś koło tego. No. Kurde, teraz to już tak trochę nie wiem, co powiedzieć. Okej, okay, widzę, że mój messenger się podświetlił. To oznacza, że miniaturka jest już w produkcji. Wysłałem ci najciekawsze rzeczy. Nice. Jakby co, to ty jesteś futrzakiem w naszych relacjach. Nie wiem. Reszta była brzydka, takie znalazłem. Good Pegasus game. It's not that bad. It's pretty average. Ej, zdaje mi się, czy ta sekcja jest wzięta z jakiegoś wcześniejszego poziomu. Dosłownie przyklejona, kopuj w gej. Tak, mam takie wrażenie. Choć nie jestem pewien co do tego haku, choć nie, no był. Tak, to jest z pierwszego poziomu, jeśli się nie mylę. No. Chyba. Willy versus Bubsy. Willy wins automatically. Bubsy like... Bubsy sucks. He can't do anything. Willy is cool. He's a Chad. He has his glove gun and all the accessories. Okay. Mamy już. Widej mamy. Chcę zacząć mema. Virgin Bubsy versus Chad Willy.
In 3D. Ej, wyobraź sobie film Bubsy kontra Gwilly w 3D. Dwa zapomniane kocury zmierzą się ze sobą w trzecim wymiarze. In space. In space, in 3D. Tak, to sekcje ze wcześniejszych poziomów po prostu kopiuj wklejnięte. No w sumie nic kreatywnego akurat tutaj. Wiesz, to jest sekretny poziom po tym wszystkim. Ja się tak zapomniałem o tym. Pamiętam, że coś jeszcze było, ale myślałem, że dostałem jakieś sekretne hasło i to trzeba nie wstukać. In let's get the death battle to answer it. Oh, I can say it. I would see it like death battle, but like it would be more of like the death battle extra episode because there isn't a lot of info about those two characters. Like, ironically, Bubsy got more games. Chłopie, to jest trochę smutne, że Bubsy dostał więcej gier od Williego, który jest o wiele fajniejszą postacią. No. Justice for Willy. Naprawdę, potrzebujemy remake'u tej gry. Jak mówiłem, to byłaby taka genialna popierdółka po prostu na telefony. Uczu Kita, zgodzę się. Space is awesome. Jakby co, Uczu Kita też jest nawiązaniem do Kamen Raidera. Michał? Dobrze, rozumiem. Jak się tam dostać? Ten Batman mnie blokuje, nie ma jak... Chyba muszę wykonać ten, jakiś... Yosha Lucky. Yeah, Ryan, space toku memes. Let's rocket, indeed. Let's rocket raccoon. Kurde, ale co ja bym teraz dał za latajki? Ale nie. No niestety. Jak w ogóle on to zrobił? Czy ten poziom gdzieś na Księżycu? Czy Mario z Mario Odyssey to ukradło? The ending of Darling in the Franxx. Never watch the show. All I know about is that the girl has dino AIDS. O, oh, yeah. Udało się. Dobrze, że masz swojego standa i nie spadniesz. No, na szczęście. Fajnie było, no to dopiero jest fart. Zostajesz dźgnięty przez igłę jakąś tam magiczną, strzałę i umiesz cofać czas w grach. Ale tylko na NES-a i to tylko jak gram na komputerze niestety. No ale niestety Araki wymyślił coraz to bardziej specyficzny standy razem z częścią trzecią. Gdybym ten został dziebnięty w latach 80, to po prostu umiałbym bić mocno. Właśnie jeszcze nie wiem o co chodzi, jak w ogóle później działają te standy, bo na początku to no nie to Dio, nie, ale... No, ale jak myślisz, skąd Dio dostał standa? No właśnie dowiesz się dzięki części czwartej. Aha, okej. Okay. Bo w sumie tak nie wiem, mimo wszystko jak to działa, że się nagle pojawia. Minecraft Dino AIDS. Nice. Good work. Thanks. Kurde, ale mi się palce ten spociły. Wow, co to był za ptak? Ale triki. Tutaj musimy takiego Spidermana chyba odwalić.
Mogę umrzeć znowu, byś mi na zdrowy... Dziękuję, byś mi zdrowy na... Sewer level. It was like a combo level of everything earlier in the game. I teraz nie mam młota, ale oj tam, i tak biję go bez młota. Używam tylko latajek. Zawsze mnie smuciło to, że na przykład w Mario walki z losami są nudne trochę. Zależy w jakim Mario. W takim Mario Galaxy to nie są raczej ekscytujące, ale w Mario 1... No to rozumiem, ale w sensie na przykład jak mamy Mario Galaxy i mamy różnych bossów... Jom! Podniosłem eksplozję bomby! O kurde. Ta gra jest chyba taka troszeczkę zgliczowana. W każdym razie chodzi mi o to, że na przykład mamy jakiś boss w Bisłoni spoko. I nagle podkręcamy Bowsera, którego, nie wiem... Które walki z Bowserem jakoś... są takie... W ogóle w 3D Worldzie było słabe. Więc po prostu uciekasz przed nim i to tyle. To jest, nie, no wiesz, to było w takim sensie pewne nawiązanie do dwójki, gdzie też... do trójki, gdzie też było po prostu... Unikanie go, no racji. No. Właśnie, kiedy skończysz serię z trójki? Właśnie, co do trójki, mam nagrany odcinek ze świata siódmego już. Ale jej. Muszę go zmontować. Ty montujesz filmiki? A tak, od jakiegoś czasu to robisz przecież, przepraszam. Oraz ten, zdaje mi się, czy przez sekundę sprite bulldoga się gliczuje, jego noga się spawnuje w prawym górnym kącie? Tak. Dzięki, SNES. O, i moonwalkiem go zabiłem! How did he grab a fucking explosion? Magic! W każdym razie tam było dużo śmierci i dlatego zmontowałem. Okay. Chcę to montować, bo... Gdzieś chyba już widziałem to zakończenie. Mam pół godziny materiału, a muszę... No wait, she has a Minecraft Pacific Rim Kaiju Aids. Okay. Ha, gdzieś już widziałem to zakończenie. Tylko, że tym razem... Nie! Zespawnowali się nagle znikąd. Więc ten, chyba tym razem naprawdę było Rocking Cats. Bardzo ceniłem platformę z 91. Napisy lecą. Okej, okay, gro, proszę, kończ się. Ale poszło nam całkiem nieźle. Zacząłem co? Jakieś tam 16:10? 17:40? No, nie... no zajęło ci to... Godzina 30 minęła chyba od tego. Więc szybko w sumie. Tak, w ogóle to jest mój pierwszy stream na YouTubie. Tak? Koniec. Wcześniejsze były na D-Live, ale na D-Live nie wiem. T-Bulldog Gangster get free trip to the moon. Yeah. And it's his second one, cause like in the first landing he also got into space. Czy D-Live umarł, mówisz trochę? Nie mówię, że umarł. PewDiePie tam będzie streamował swój 12-godzinny maraton Minecrafta, ale no, nie wiem, mam uczucie, że mam ten gorsze zasięgi, jak streamuję na dwóch tych. Jeżeli wywalą mnie z YouTube'a, to wtedy będę na D-Live'ie znowu. Koniec! Dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Lisu, Jarosław, Adam, Ryan, thank you really much. Tak, to chyba wszyscy byli. Arigato gozaimasu. Hamster, również dziękuję ci za współprowadzenie ze mną tego streama. Obiecuję, że dodam twoje numery, kanał i tak dalej po tym, jak skończę. Masz jakieś słowa od siebie na temat tej gry? Pierwszy raz ją w sumie widziałem, ale jest fajna. Podoba mi się. Nie jest jakaś skomplikowana. Ale gra się fajnie. Mi się wydaje, że jest przyjemna w graniu i... Tak. I jest dobrą grą. Która jest na pewno warta choć trochę uwagi. Jestem ciekaw, ile kosztuje kartridż taki prawilny. Będę musiał potem sprawdzić. Wiesz co, daj mi sekundę, sprawdzę na eBayu. I zapewne kosztuje jakieś 7 milionów, ponieważ ta gra wyszła w 91, była autorstwa Atlas. A jak wiemy, kiedy te wszystkie późniejsze gry... Wszystkie te późniejsze gry
na NES-a, jak na przykład jakieś tam Flintstone albo pokolorowanie do zarku kosztuje miliony. Rocking Cats. Zobaczmy. Kurde, czemu się tak powoli ładować? Nie! Nie takie drogie jest. Na przykład ten. A nie, czekaj. Twin Balls brzmi dziwnie. Koła tak. Bliźniacze kulki. To chyba najbardziej tak. Bezużyteczny ze wszystkich. Okej, więc ten. Z tego co. Na polskim eBayu to za dużo mi nie pokazuje. Zobaczmy brytyjski. Rocking Cats. He's got two balls. Może wpiszę NES Rocking Cats. Ponieważ pokazuje mi samą muzykę. Rocking Cats Custom Art. O tak, cartridge chodzi za 47 funtów. Z Grecji. Niech was Atlus. Czekaj, może włączę przechwytywanie ekranu i też zobaczymy tą aukcję na eBayu. Tak, przechwytywanie ekranu. Dodaj. Gotowe. OK, jest i proszę tu. Rocking Cats Atlus Cartridge Only. 47 funtów. Pomnóż sobie to razy 5. He's got a smash attack. I let you make that joke. Ha. Pomnóż to sobie razy 5 na złotówki i chyba razy 4 na dolary. Tak, więc na pewno to jest taki niedoceniony klejnot z historii NES-a. Bardzo dobra gra. Na pewno polecam. Krysztyna Kczugówna. Okej, więc chyba więcej nie mam do powiedzenia. Hamster, idę cię teraz zamknąć w piwnicy, byś pracował mi nad miniaturką do tego wideo, okej? Dobrze. Dziękuję. By the way, everybody who watches, go also see his channel. He like draws, plays video games also. He's a really cool dude. Bye. So like, oh yeah, remember to watch my toy reviews and stuff. Like, będę grał w grę od czasu do czasu na streamie. Więc ta. Zapewne tego nie widzicie, ale ja macham.